Listen up. The rendezvous point is the shingle at the top of the stop until you reach the shingle. Clear the boat! Go! 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 Keep moving! Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, wracam do Was. Czekaj, tylko będę już ciszej, bo teraz się zacznie właściwa fabuła już gry. Więc posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Gierka. Okej, słuchajcie, jesteśmy bezpośrednio w grze, postaram zatrzymać się grę. Chciałbym tylko Was od razu przede wszystkim powitać. Po długiej przerwie, dla tych, którzy oglądają to może później, to pewnie przerwy nawet nie zauważycie, dla bieżących widzów tu było trochę przerwy. Gdzie jesteśmy? Słuchajcie, jesteśmy od razu na plaży Omaha. Jak widzieliście z intra z moim udziałem i teraz tutaj atakowaliśmy z tych właśnie barek. Mamy oddział klasyczny. Czym jest w ogóle ta gra? Gra jest RTS-em, ale słuchajcie, będę Wam mówił więcej w przyszłości. Ta misja jest dosyć dynamiczna, jest też dosyć krótka, ale postaram się Wam tutaj sporo rzeczy pokazać. Od razu przechodzimy z pauzy i lecimy dalej. Dokładnie, musimy doprowadzić naszych żołnierzy na wał. 25 żołnierzy konkretnie musimy doprowadzić. Nie sądzę, żeby to był problem. Nie chcę robić takiego dziadostwa, bo da się po prostu zaznaczyć wszystkich żołnierzy i po prostu pobiec. Postaram się chociaż jeden oddział przeprowadzić tak, jak się powinno przeprowadzić. Tu widzicie, zielona strzałka oznacza, że mamy osłonę. Dobra, lecimy dalej. Ta misja ma troszeczkę zmienioną mechanikę na po prostu potrzeby ataku na plażę Omaha, jeśli chodzi o jakby wrażliwość naszych żołnierzy. W samej kampanii będzie troszeczkę inaczej. Dobra, gonimy. O, strzał! Możemy uciec? Dobra, tu mamy snajpera, super. Snajpera oznaczamy, już go jest nasz. Dajmy mu osłonę, żeby się schował i doprowadźmy go tutaj. Dokładnie, biegniemy tutaj do wału i zbieramy naszą resztę żołnierzy. Można to zrobić po prostu tak i wysłać ich tutaj. Tak jak powiedziałem, to jest dosyć dziwna misja. Po prostu polecimy. Mam nadzieję, że się uda doprowadzić nam wszystkich. Dokładnie, mamy już oddziały przy wale. Dokładnie, ci żołnierze sobie tu będą podchodzić na spokojnie. Snajper uratowany, super. Ze snajperem będzie jeszcze taka dosyć ciekawa rzecz, bo też tutaj jest generalnie jest sporo takich medali dodatkowych za bonusowe rzeczy. Dokładnie, trzeba sprowadzić saperów, inżynierów, kwestia tłumaczenia. Dobra, nasi inżynierowie, oddział saperów nawet to się nazywa. Dobra, ty biegnij tutaj. Nie przejmujcie się, gdyby nam zdechli ci inżynierowie, to też nie byłoby tragedii, bo po prostu byśmy dostali nowy, więc gra nie jest aż taka fajna, żebyśmy przegrali tutaj. No ale to też jest pierwsza wprowadzająca misja, też trzeba to oddać, prawda? Dobra, lecimy. Szybciutko, biegnijcie chłopaki. Okej. Boom. Tą scenę możecie oczywiście kojarzyć z Szeregowca Ryana i z wielu innych filmów, z gier, również Medal of Honor między innymi.
A. Spoko, lecimy. A. Fire in the hole. Będzie wybuch. Ciekawe tłumaczenie. Zamiast ogień w dziurze. Dobra. I teraz przyjmujemy już pełną kontrolę. Dostajemy zdolność rzucania granatami. Okej, okay, spoko. Jest fajnie. Podejdźcie do tej osłonki. Podrzućcie tutaj im granat. Możemy rzucać granaty, więc już jest to dużo prostsze. Tu nasi żołnierze strzeliwują. Granaty mają tutaj timer. Troszeczkę inaczej niż na przykład w Dawn of Warze było, jak graliśmy. Uda wam się podejść? Podejdźcie, podejdźcie. Właśnie. Niestety nasze oddziały zostały przygwożdżone. Ale nie ma problemu. Damy radę. Jesteśmy osaczeni. Mamy coś innego? Mamy jeszcze tych... O, mamy snajpera. To już w ogóle banalnie. Podejdź, panie snajper. Spróbuj coś tu zrobić. Okej, okay, możemy po prostu rzucić ładunek wybuchowy inżynierami. Tutaj nie musimy się przejmować tym KM-em. Dobra. Boom! Dokładnie, tutaj ciężka broń, generalnie to się nazywa z angielskiego suppress. Tutaj zostało przetłumaczone jako osaczenie, to znaczy jesteśmy przybici ogniem. Tak jak widzieliście, nasz oddział nie mógł robić dużo. Sergeant County. Chory mord w oczach. Those 88s. Sergeant, round up your men. All right, listen up. First squad, prepare to move out. Tak jak widzicie, większość ujęć tutaj jest wykonywana właśnie w silniku gry, więc to jest bardzo fajne. Poza w zasadzie wejściowym intro. Okej, okay, dobra. Dałem mojego snajpera, dałem moich ziomeczków tutaj. Spoko. Ściągaj ich, snajperze mój. Po kolei, dobra. Dobra, nasi żołnierze się już utrzymują. Leży na ziemi karabin MG42. To jest ta ręczna wersja skrócona. Właśnie, bo jeszcze może powinienem dodać, jeśli ktoś do końca nie wie, jak to wygląda wszystko. Jesteśmy oczywiście w czasie II wojny światowej. O Jezu, serio nimi to wziąłem? A, nie chciałem nimi tego wziąć. Jesteśmy oczywiście w czasie II wojny światowej, podczas ataku na Normandię. No i atakujemy na właśnie Omaha Beach, słynne miejsce najkrwawszych walk, jeśli chodzi o arenę. O właśnie, II wojny światowej, a zwłaszcza ze strony aliantów, a jak wiemy, historię piszą zwycięzcy, dlatego będziemy oczywiście grali po stronie dobrych Amerykanów, walczyli ze złymi Niemcami. Nie przejmujcie się, wszystko jest tak, jak powinno być. O, dokładnie. I dostajemy misję bonusową, zniszcz, oczyść lewe wejście do plaży. Super. Mamy snajpera, snajper się tym zamknie, zajmie na spokojnie. Okej, okay. Ci mają trzech, tu jest jakiś KM leżący, możecie go podnieść. KM da nam oczywiście troszeczkę większy ostrzał, tutaj widzicie jakąś taką statystykę, która określa, jak nasi żołnierze walczą, nie wiem, z czego ona wynika, ale mają dwa tej rzeczonej walki. Oczywiście dołożymy tutaj plus dwa. Ale bardziej chodzi tutaj o zdolność przygwożdżenia. Co jeszcze? Co jeszcze z tą grą, słuchajcie? Przede wszystkim jaram się strasznie, bo gram ją, nie wiem, może słyszycie czy nie, ale w tle jest generalnie burza i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że uda się troszeczkę klimatu oddać ataku faktycznie na tą plażę. Ok, tu jest jeszcze karabin, moglibyśmy wziąć karabin, ale nie będziemy się tym bardzo przejmować. Ok, tutaj nasi żołnierze widzę, że ładnie wyczyścili. Trzeba zdobyć to. No dobra, zdobądźcie wy. I wyjście... Czemu jeszcze nie jest czyste? Aha, bo tu jest jeszcze jeden żołnierz. Nasz snajper coś zrobił? Super. Okej, okay, dostaliśmy właśnie odznakę strzelca. Dobra, i mamy też działo. Tym sposobem oczywiście moglibyśmy oczyścić sobie to przejście do plaży z drugiej strony, ale jak widzieliście, mieliśmy całkiem przyzwoitą sytuację i po prostu daliśmy sobie radę sami. Wejdzie się ten duch. Tutaj oczywiście uzupełniamy sobie jednostki. W późniejszych misjach już nie będzie takie proste. Tutaj możemy w każdym zasadzie miejscu te jednostki uzupełniać. Ładunkiem wybuchowym, tak? No dobra. Ładunki wybuchowe mają nasi saperzy, inżynierowie, jak zwał, tak zwał. Mamy limit populacji, dlatego już zapewne niewiele możemy zrobić. Ej, możecie się wycofać, bo nie chcę, żebyście zdali mi. Okej, okay, weź chłopaków tych. Mamy ładną kompanię, już ulepszoną. Tak samo nie wiem, co te paski dają. Wiem, że dzięki temu nasi żołnierze działają lepiej. Nie pytajcie, o co chodzi. W każdym razie na pewno strzelają dużo mocniej, mając te paski, niż ich nie mając. Mamy tu jakieś kolejne bunkry. Na spokojnie, zajdźmy od tyłu, używając cały czas oczywiście osłon. Tu mamy naszych inżynierów.
Ta misja będzie typowo wprowadzająca, będzie dosyć prosta, powiedzmy szczerze, banalnie prosta ta misja. Ale nadal myślę, że będzie można zobaczyć, na czym ta gra polega, z czym ją się je, tak i potraktujcie jako odcinek pilotażowy. Mam nadzieję, że intro wam się podobało, dla tych, co jeszcze nie widzieli intra, polecam zobaczyć. Oczywiście zapewne będzie ono przed tym filmem, jeszcze nie zmontowałem tego, więc nie wiem, do przodu, ale na pewno tak zrobię. Oczywiście są tutaj bunkry jakieś, tak, naturalnie. Nie przejmujemy się tym bardzo. Jesteśmy super amerykańskimi żołnierzami, którzy po prostu zabijają wszystko jednym strzałem. Nie ma się co martwić. Ładunki wybuchowe do wysadzenia. Mam gdzie? Mam jeszcze inżynierów. Tutaj mam coś. Okej, okay, na spokojnie. Chodźcie chłopaki, przydacie się jeszcze gdzieś. Okej, okay. To chyba wszystko. Excellent job, man. Sergeant Conti, get on the radio. Tell HQ our draw is clear for tanks coming. Dokładnie, dokładnie. Plaża jest bezpieczna. Okej, misja ukończona, moi drodzy. Zdobyliśmy również odznakę snajpera za odblokowanie lewego wejścia na plaży. Nie zrobiliśmy jakoś dodatkowego zadania, ale nic nam nie znaczy. Przepraszam, eksperta piechoty. Tu trzeba oczyścić lewe zejście z plaży. Odznaka snajpera będzie w późniejszych misjach. Misji jest chyba łącznie 15, nie jestem pewien, więc troszeczkę letplayu będziemy mieli. Zobaczymy, jak to wyjdzie w rzeczywistości. O, mamy tu jakieś wyliczone ofiary aliantów. Nawet nie wiedziałem o czymś takim. Ale udało nam się zrobić wszystko, więc bardzo się cieszę. Cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. To był taki króciutki, pilotażowy. Obiecuję, że następne odcinki będą dłuższe. Drugi odcinek generalnie będzie na pewno dłuższy, bo misja będzie też dłuższa. Prześledzimy drogę Able Company poprzez pola Normandii. No i cóż, widzimy się, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się ciepło i cześć!